Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Na wstępie gratuluję tutaj GKS-owi Jastrzębie zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Co można powiedzieć? No, jest niezmiernie przykro, że tak to się dzisiaj skończyło i tak naprawdę mi jest bardzo żal. Natomiast no, trzeba sobie też jasno i szczerze powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i na to miejsce zasługujemy, na żadne wyższe, także jeszcze raz gratuluję GKS-owi i dziękuję. Dzień dobry. Cel na ten mecz był bardzo prosty. Chcieliśmy się przy obiekcie na Harcerskiej pożegnać z naszą publicznością o pierwszą ligę. Początek obiecujący, w pierwszych dwóch minutach mogliśmy, nawet powinniśmy strzelić bramkę, ale po 25 minutach nikt nie powiedziałby, że ten mecz wygramy. Byliśmy na kolanach i tutaj akurat wielki ukłon w stronę zawodników, że podnieśli się z tych kolan. Najpierw strzeliliśmy jedną, drugą bramkę do przerwy, no i później dokończyliśmy dzieła, chociaż uważam, że były sytuacje akurat w meczu takie, które powinny zakończyć się strzeleniem czwartej i piątej bramki, natomiast już absolutnie o tym nie pamiętam. Taka uwaga to bardziej jest do moich zawodników. Są pierwszy raz w takiej sytuacji, przegrali 5 meczów z rzędu i nawet sobie nie wyobrażają, jak wielkiej sztuki dzisiaj dokonali. Jest bardzo, bardzo wielu młodych zawodników i do tej pory w swoich karierach tego nie przeżyli. Przegrać 5 meczów z rzędu, przegrywać w meczu z drużyną, która jest dużo, dużo wyżej w tabeli 2-0 i podnieść się z tego, to oni sobie nawet nie zdają sprawy, jak wielkiej rzeczy dzisiaj dokonali. I dlatego podwójne brawa, bo przełamywać te trudne sytuacje, a jesteśmy na pewno w bardzo trudnej takiej mentalnej sytuacji, jest bardzo ciężko i to jest zarówno w piłce, jak i w życiu i to jest taka bardzo dobra lekcja dla nich na przyszłość. Dziękuję. Sponsorem głównym GKS-u Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.